Dobrze, moi kochani, witam serdecznie. Dzisiaj unboxing rzeczy szczególnej, mianowicie tej oto torby. League of Legends, pełna swagu od League of Legends Poland, Polska. Co znajduje się w środku? Generalnie z takich rzeczy, powiedzmy, skinowych i tego typu. Były skiny, ale były tylko do 15 listopada, ale są dwie paysafe kartki. Po 5 euro każda, więc je będę wystawiał gdzieś tam, powiedzmy, w poście na Facebooku, gdzieś pod fanpage'em wrzucimy właśnie te paysafe karty. Oprócz tego jeszcze, nie pokazałem, dostałem taką banderolę crew, czyli zespół. Ale z fajniejszych rzeczy, które można na co dzień nosić, mega koszuleczka. Uwaga, no, w ten sposób z przodu mamy Zixunia, a z tyłu mamy, oprócz logo, to jest Elka akurat, oprócz logo League of Legends mamy This is B Blast. Przyznam sobie, że ona już jest prana raz, bo od razu ją sobie założyłem, bo jest bardzo fajna, bardzo fajny materiał, mięciutki, fajny, odkładam na bok. Z takich standardowych rzeczy czapka Teamu, którą każdy mógł dostać, kto odwiedził puchar finału Polski pierwszy w Poznaniu na sali ziemi. Kupił bilet, zasiadł tam, mógł obejrzeć turniej, zgarniać duże nagrody, a na 100% dostawał skiny i też taką czoperę Teamo. I dalej mamy jeszcze dwie rzeczy. Jedna, druga przy bardzo babeczka od Panteona, który wypieka ją podobno. Z taką troszkę wystraszoną miną. Oczywiście znowu tutaj podpisana, to jest wykonane z takiej gąbki bardzo twardej. A druga rzecz to jest malutki port. Taki zielonkawo-niebieskawy z łóżkami, widzicie, też jest z tego samego materiału co gąbeczka. Znowu też logo League of Legends, także taka torba pełna swagu do mnie trafiła, za którą bardzo mocno dziękuję. No i się pewnie pojawię teraz w czapce na streamie, ponieważ jedną czapkę gdzieś tam w domu już mam. Aktualnie może jakieś podpisy na tej czapce zbierał, nie wiem, ale koszulka bardzo super. Bardzo lubię zbierać generalnie koszulki związane z e-sportowymi wydarzeniami. Mam ich już naprawdę całą szafę. Także w sumie to wszystko przypomnę o dwóch paysafe kartach na 5 euro, które wrzucę gdzieś tam u siebie na fanpage'u, na Facebooku. Także do zobaczenia przy kolejnym, może jakimś ciekawszym unboxingu. Także torba. Zresztą to jest bardzo fajnie wykonane. Zobaczcie, tam był jeden pan taki, który wyciął dwa otwory, trzy, nałożył sobie przez głowę i miał już taką zbroję, powiedzmy, także ćwierć jakiegoś cosplayu. Też była zaszczyta na górę, także do zobaczenia znowu.